Witamy w kolejnym filmie. Dziś przedstawimy Ci temat integrowanej uprawy roślin. Zapraszamy do oglądania. Integrowana uprawa roślin to nowoczesny system produkcji rolniczej, który łączy różne metody uprawy, ochrony roślin i nawożenia. Głównym celem tego systemu jest minimalizacja wpływu na środowisko oraz zapewnienie zdrowej i wysokiej jakości żywności. W Polsce przepisy dotyczące integrowanej uprawy są regulowane przez ustawę o środkach ochrony roślin, która określa zasady certyfikacji oraz nadzoru nad tym systemem. System integrowanej uprawy roślin oferuje wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala na produkcję żywności wolnej od nadmiernych pozostałości chemikaliów, metali ciężkich, azotanów i innych szkodliwych substancji. Certyfikat IP, który można uzyskać za stosowanie tego systemu, gwarantuje konsumentom wysoką jakość plonów. Dodatkowo rolnicy korzystający z integrowanej uprawy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach ekoschematów, co stanowi dodatkowy zastrzyk finansowy dla gospodarstw. Uprawa integrowana zapewnia również zgodność z wymaganiami innych systemów jakości, co jest ważne przy współpracy z dużymi sieciami handlowymi oraz dla bezpieczeństwa żywności na rynku krajowym i podczas eksportu. Nowoczesne maszyny rolnicze odgrywają kluczową rolę w systemie integrowanej uprawy poprzez ograniczenie użycia chemikaliów. Zamiast stosowania herbicydów stosuje się mechaniczne metody odchwaszczania, takie jak brony rotacyjne i chwastowniki. Bezpłużna uprawa gleby oraz pozostawienie resztek organicznych na polach pozwala na ich naturalne rozkładanie, co wzbogaca glebę. Agregaty uprawowe, które efektywnie mieszają resztki pożniwne z glebą, chronią ją przed erozją i redukują potrzebę stosowania nawozów chemicznych. Ważne jest, aby nowoczesne maszyny były dobrze zaprojektowane, co zapewnia ich efektywność i minimalny ślad węglowy. Takie narzędzia znajdziesz na naszej stronie internetowej rolmako.pl w zakładce maszyny. W ramach integrowanej uprawy, w celu poprawy kondycji gleby i kontroli chwastów, stosowane są różne metody agrotechniczne. Przykładowo, odpowiednie zarządzanie przedplonami i poplonami pomoże w kontroli zachwaszczenia i poprawie jakości gleby. Przedplony to rośliny uprawiane przed główną uprawą, które pomagają w zwalczaniu chwastów i poprawiają strukturę gleby. Z kolei poplony to rośliny uprawiane po głównym plonie. Mogą one zahamować wzrost chwastów oraz poprawić właściwości gleby. Kolejne ważne metody agrotechniczne to głęboszowanie i mulczowanie. Są to metody szczególnie skuteczne w ograniczeniu występowania chwastów oraz poprawie kondycji gleby w uprawach rzepaku i zbóż. Warto również wspomnieć o nowoczesnych technologiach rolniczych takich jak precyzyjne systemy nawadniania oraz maszyny zaprojektowane z myślą o minimalnym śladzie węglowym. To wszystko wspiera zrównoważoną uprawę. Dzięki nim możliwe jest efektywne zarządzanie wodą i resztkami pożywnymi, co zmniejsza potrzebę stosowania chemikaliów i nawozów. Rolmako to innowacyjny producent maszyn rolniczych, który oferuje urządzenia zaprojektowane z myślą o rolnictwie ekologicznym, zintegrowanym i bezorkowym, które są nie tylko wytrzymałe, ale także ergonomiczne i przyjazne Gleby. Zaufaj specjalistom i wybierz odpowiednie rozwiązania, które pomogą zadbać o Twoją przyszłość.